patrzcie, co dostałem od znajomego z pracy. Musiałem pojechać dzisiaj samochodem i się obróciłem. Dał mi, słuchajcie, kumpel się wyprowadza za granicę, więc mówi, że musi oddać sprzęt retro w dobre ręce, tak więc no na pewno w takie ręce sprzęt trafił. Słuchajcie, tu mamy gierki na Nintendo. Klasyki, bardzo proszę. Co to, co to, co to? O, Turbo Racing. Elegancko, tak więc przyjrzymy się tym wszystkim gierkom. Jeszcze tutaj widzę na DS-a, jeszcze na PlayStation. Tutaj też coś jest fajnego. Game Boy Advance, bardzo proszę. Elegancko. A pod, słuchajcie, Nintendo mamy PlayStation. Z tego co wiem, jest w ogóle nieprzerobione. Zobaczmy, co tutaj. Laser, elegancka igła sztuka. Chyba ma problem jedynie z zamknięciem. Tak, standardowy problem, który łatwo się można rozwiązać. Nintendo, słuchajcie, trochę żółkły, ale można go wybielić. I co mamy tutaj? Tu mamy, słuchajcie, Super Mario 3 w środeczku. Tak więc fajnie. Zobacz, Jake, retro sprzęty dostałem od kumpla, dlatego samochodem dzisiaj się zebrałem. O, tutaj coś jest dalej. Patrzcie, ile gierek. Wszystko to obczaim. Guitar Hero, ale fajnie. A tu? Co jest? Tutaj jest ciekawe. Ciekawe, co tutaj jest. O, brandowane Nintendo, więc oryginalny pokrowiec. Przytrzymaj, mordo, i kręć. Trzymasz? Co? O, zobacz. Nintendo 2DS w edycji takiej limitowanej, bo jest przezroczysty niebieski plastik. Fajnie. Fajniutko, sprawdzimy, pobawimy się. Tylko coś on mówił, że tutaj ten Adventus chyba ma walnięty wyświetlacz, ale to kwestia tam ze stówki i można to napalić. A w czarnej torbie coś jeszcze mam? A w czarnej torbie to reszta to już okablowania, słuchajcie, do tego całego asortymentu. Kupiłem wiatrak, bo przy klimatyzacji zbytnio nie lubię siedzieć, ale kupiłem taki wentylator, cyrkulator powietrza, bardzo proszę, to już jest, on to już zrywa beret, jest fajnie po całości, nawet na niskich obrotach robi ostry, dobre śmigło, tak więc no fajnie, transportujemy to kubuś na górę, jedziemy. No i super, sprzęcik już przyniosłem, słuchajcie, do domu. Ten film podzielę na dwa odcinki na kanale Tom Swidek. Jeden to właśnie jak prezentuję, co dostałem w tym boksie, pozycja po pozycji, a drugi to pozycja po pozycji, sprawdzimy każdy tytuł oraz każdą konsolę i co w niej dolega. Tak więc super, jedziemy z tym. Rafcio, słuchajcie, przesłał mi linki, gdzie powinienem kupić na przykład 72 pin złącze do NES-a, złącze pin, złącze gniazdo, takie coś trzeba w NES-ie wymienić. Kwota 20 zł, żeby naprawić NES-a, takie coś trzeba w NES-ie wymienić. 131, 100% oryginalny nowy wyświetlacz LCD do wyświetlacza LCD 2DS-a plus osłona ekran. Super, Rafcio, pozdrawiam cię serdecznie, a tu ekran, jak chcesz wskrzesić 2DS, oczywiście, że chcę wszystko wskrzesić, sprawdzimy to w drugim odcinku, jak to się zachowuje. No tutaj Nintendo fajnie, że mam pokrowiec, bo mam jednego 2DS-a, którego jeszcze wam nie zaprezentowałem na kanale, ale przyjdzie taki moment, że jak pierdzielne, jak się rozwinę, no to słuchajcie, wszystkie materiały od Game Boya wyjdą za jednym szybkim machem. Niuniek, weź idź, bo tam wiesz. Dobrze. No nie, co tutaj dużo mówić. No, sam wyświetlacz jest w stanie idealnym, żadnej ryski nie ma, słuchajcie. No power nie działa na razie, bo jest pewnie rozładowana bateria. Ale sprawdzimy. 2DS bardzo mi się podoba. Ale dzisiaj gorąco, kochani. Kupiłem ten wiatrak, ale teraz go nie będę włączał, bo głośno by było. A co tu mamy? Co tutaj mamy, słuchajcie? Tutaj mamy bardzo fajny pokrowiec, masywny, tutaj z gumy na gierki na 3DS-a, 2DS-a. No i tutaj mamy też karty, słuchajcie. Ciekawe, co na tych kartach jest, nie? Powgrywane jakieś gierki. No i co? Dalej mamy gry na PlayStation 1.
Wow, motherfucker! Reboot. Gra Electronic Arts. Tak weźmiemy, o. X-Men Mutant Academy. Tomb Raider 2 w edycji platynowej, Platinum. The Lost World, Jurassic Park. Super, Electronic Arts, tak samo. Jurassic Park, kolejna gierka. Też na czarnym tłoku oczywiście. No i gra Raystorm. Raystorm, też na PlayStation. Też czarny tłok. Super elegancja. Dalej mamy grę na Nintendo, czyli na Pegasusa, Famicoma, Turbo Racing. Fajnie, że no, lubię gry od NES-a, bo są duże. Nie wiem czemu. To jest jedna gra. Druga gra Gyromite. Nie wiem, jak to się czyta. Gyromite. Ale ona jest na robocika. Reboot Series. Tak więc jest kompatybilna. A robocik przede mną do prezentacji na kanale. Jeszcze go nie mam. Jeszcze go nie mam, ale go na pewno zakupię. Następna gra na Marble Madness. Fajna gra taka. No, zagramy, zobaczycie. Subcio. Kolejny tytuł. Bardzo znana nam gra. Bubble Bubble. Takie bąbelki, kuleczki, pyk pyk. Na zasadzie troszkę Tetrisa. Też tam trzeba dobrać do pary. California Games. To był chyba zlepek takich gier, słuchajcie, sportowych, ale poprawcie mnie, bo nie jestem pewny. Tiny Toon, no to ogrywany tytuł na Pegaza było, często. Fajna gra, dobra. DuckTales, fuck, really? Disney DuckTales, wow, super, dzięki. Dzięki, chciałem mieć ten tytuł jako oryginalny, super. Bardzo dobra gra. O nie! Mordo, rozwaliłeś mi system. Moje ukochane Turtlesy. Też na NES-a. Super. Temko Ridger. Nie grałem. Nie kojarzę, ale chyba... Znaczy kiedyś ogrywałem, to był taki... Dosyć chyba trudnawa gra. Piszcie w komentarzach, bo nie pamiętam. Mario and Yoshi. Mario and Yoshi. Subcio. Elegancko. Jeszcze dwa tytuły nam zostały na Nintendo. Wow, klasyczny Super Mario i Duck Hunt. Ten zestaw był dodawany często, słuchajcie, do Nintendo Family System. Do zestawów. Kolejny Donkey Kong Arcade Classic Series. Arcade'owa gierka przeniesiona z automatów na poczciwego NES-a. Dalej mamy Pokémon Heart Gold, wersja złota. Wszystko jest, instrukcja, cartridge. Wow. Kolejny Pokémon Soul Silver, wersja. Super. I Pokémon Diamond version. Tak samo komplecik. Super! Super, mordeczko, dziękuję ci serdecznie. Need for Speed Most Wanted. Tak samo można się pościgać. Kolejny Flipper Critters. Tego nie słyszałem, Nintendo DS. A, fajny arcade, ten, no, pinball. Boogie Boogie dla papugi. Kojarzy tytuł. O, czy co to jest? To są okulary 3D? Do Boogiego? Na Nintendo DS? Wow, super, na pewno ciekawostka, na pewno sprawdzimy, lubię coś takiego.
No i co? Wszystkie gierki przedstawiłem. Kolejne urządzenie to jest Game Boy Advance w stanie, powiedzmy, dostatecznym. Wyświetlacz troszkę porysowany. Tylna klapka jest, ale też pogryziona przez psa, chomika. Ale Advance, z tego co wiem, to śmiga elegancko. Mam Advance'a. No, super konsolka. Super konsolka. Grałem na nim w Mortal Kombat dużo na tej konsoli. Dużo się ogrywało. No i fajnie, bo tutaj naprawdę było dużo hitów, tak jak teraz na Switcha. Dużo portów było konwertowanych na Advance'a, bo ten system już jest 32-bitowy. No i troszkę fajnie się to prezentowało. Wiele lepiej. Chociaż Mortal Kombat, powiedzmy Ultimate, no nie zrywał beretu, ale wyszedł jeszcze Tournament Edition i on już był konkret. Dalej, słuchajcie, no mamy tego Nintendo, więc coś tutaj mówi, że jest uszkodzone. Tutaj mamy nacincze, tutaj mamy RF kabel, AC adapter, Made in Japan. No i co, sprawdzimy to w następnym odcinku, zobaczymy. No i tutaj mamy grę Super Mario 3D, Super Mario 3. Power, reset, wejście na kontrolery. No i ostatni, tutaj mamy PlayStation w stanie dobrym, jak na playaka oceniać, a tutaj napęd w stanie wzorowym. Jest to bardzo ładnie tutaj od środka zachowane. Ładny, czysty laser. Bez żadnej ściemy. O, z tyłu. Wersja paloska, nieprzerobiony. Już z tych nowszych modeli, bo nie mamy przecież tutaj wejścia bezpośrednio na cincze. Bo to jest model 9000. O, kolejna masa gierek tutaj jest. Ale już omówmy akcesoria teraz. Tutaj mamy DualShocka i to widzę, że w ładnym nawet stanie. DualShock Made in Japan, model SCPH-1200. Patrząc, wszystko ładnie śmiga. Ładny, zadbany. Super. No i tu mamy kable cincze, słuchajcie, pożółknięty, ale nieważne, grunt, żeby śmigał, a rzutaczka go szczepnęła ostra. Zasilacz, słuchajcie, do Nintendo Family System. Proszę bardzo. A, jest kabel, słuchajcie, i to taki nawet fajny. Takiego jeszcze nie miałem. A, bo to jest antenówka. To jest antenówka do PlayStation. No, sygnał będzie gorszy, ale fajnie mieć w kolekcji ten kabel, który mi brakował. Zostało mi, słuchajcie, tutaj omówić te gry z Game Boya. Bo tutaj mamy, słuchajcie, Guitar Hero. Nie grałem, nie jestem fanatykiem Guitar Hero. Ale z miłą chęcią sprawdzę, jak to się prezentuje, słuchajcie, w wersji przenośnej. Trzeba lubić takie rytmy i będzie gitara. Ja zbytnio nie przepadam, ale... O, proszę bardzo. No, ciekawa sprawa. Na pewno do ogrania. Kolejna gra, to już jest na Game Boy Color, Lego. Samochodóweczka. Harry Potter z przezroczystym, tak samo kartridżu. Lubię takie smaczki, często tak dawali. Pokemony czerwony na czerwonym kartridżu. Made in Japan, ciekawe czy oryginalne. Wyglądają na oryginalne, ale cholera ich wie, za tamtych czasów to naprawdę dużo było podróbek. Kolejne Pokemony. Fajnie, będę miał dużo Pokemonów. Sonic Advance, super, że mi się też trafił. Też go kiedyś chciałem mieć. Dalej mamy Pokemon zielone i tutaj kolejne Pokemony.
Kolejne Pokémony. Crystal Version. Spider-Man. Nadwęsa. Ciekawe jak wygląda. I dalej mamy Sonic Advance trójeczka. Nadwansa. S-Flash, karta Flash, słuchajcie, do Game Boya Advance. A to by do niej wychodziło. Jak najbardziej, jak fajnie się chowa, co? Fajniutko. Dalej mamy Lord of the Rings. Kolejny Guitar Hero on Tour, czyli do tego. Komplecik, fajnie, subcio. Jeszcze tu mam adapter do Advance'a. Wireless adapter, bardzo super. Zawsze jest lepiej mieć niż nie mieć. No i do Guitar Hero te właśnie, słuchajcie, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, ale to wkładamy w to. Ale to jest chyba na zasadzie jak do gitary, akcesorium. Tylko jaki to ma wpływ na zabawę? Tego nie wiem, może wy mi napiszecie w komentarzach. Super! Fajny duży zestaw, mordo! Dzięki ci jeszcze raz wielkie, pozdrawiam cię serdecznie, niech ci się układa z zagranicą i wracaj też szybko do Polski. I co? Fajnie! Piszcie w komentarzach, co wam się tutaj stąd spodobało i tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć!